tutaj Maciek Binert, firma na migracji. Długo się nie słyszeliśmy. Mam dla Was fajne, ciekawe ogłoszenie, nie lada gratka dla wszystkich, którzy są zainteresowani niezależnością finansową. Ale zanim to powiem, to jeszcze Wam powiem, co robi firma na migracji. A firma na migracji w tej chwili ma urlop. Nie, ten rok dał nam dosyć w kość, więc postanowiliśmy, że wczoraj sobota był ostatni dzień pracy, gdzie były jakieś tam większe montaże. Od tego czasu teraz zajmę się gdzieś do połowy stycznia, zajmę się tylko sprzedażą okien, już bez montażu. A na razie, jak widzicie, no będę organizował, czy ja będę pracował oczywiście dalej, ale w sensie pracowników, będę organizował tutaj biuro, tak jak widzicie właśnie zacząłem to organizować. Tu na tej ścianie będzie takie jakieś duże logo, tu będą meble i tu już będzie nasze biuro z wystawą, póki jeszcze się nie dorobimy tego właśnie biura w ogrodzie zimowym. I to tyle na razie, więcej Wam powiem później w filmikach, jak ten rok się zakończył, z jakimiś, czy cele były osiągnięte, czy nie. A teraz wrócę do tego, co mówiłem na początku o zaproszeniu. Bardzo się bym cieszył, nie wiem, będzie mi tu widać, chyba to jest jaśniej, gdybyście przyszli na spotkanie ze Sławkiem Mutuli. Sławek Mutuli, osoba, która osiągnęła niezależność finansową dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Bardzo ciekawe rzeczy, te, które mówi, na jego wykłady w Polsce przychodzą setki ludzi. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Na pewno bardzo dużo się można dowiedzieć, ma dużo do przekazania też w ten sposób życia, jaki on prowadzi, jest nietuzinkowy. A więc ciekawa osobistość, zapraszam bardzo chętnie na spotkanie, bardzo gorąco. Spotkanie się odbędzie 18 grudnia w środę w godzinach popołudniowych, tak gdzieś po 18 w restauracji w Grobym Cel koło Monachium, Obrzeża Monachium. Także zapraszam wszystkich emigrantów, wstęp jest wolny, co najważniejsze i bezpłatny. No i to właśnie tyle chciałem powiedzieć. A dlaczego dla mnie jeszcze to ma ta sprawa inny wymiar właśnie, bo ja bym chciał zobaczyć jeszcze, tak wysądować, jaka jest siła w polskich, w emigrantach z Polski właśnie, tych, którzy tutaj są. Jest nas tutaj niemało, a jakby ja mam takie wrażenie, że Polacy tutaj w Niemczech to jest właśnie bardzo specyficzne, czego nie ma na przykład, nie zauważyłem nigdzie indziej, że oni jak tutaj przyjeżdżają, jak tutaj przyjeżdżamy, to w jakimś czasie staramy się bardzo udowadniać wszystkim innym i szczególnie Polakom, jak bardzo jesteśmy Niemcami, niemieccy niż, i to tak nas różni od na przykład emigracji w Stanach Zjednoczonych, gdzie na przykład są te środowiska polonijne i bardzo dużo, one są też podzielone, czy w Australii na przykład, ale ci Polacy chętnie się spotykają, chętnie demonstrują polskość, chętnie demonstrują to, że są z Polski i jakby przekazują taki świat, taką wiadomość, ej słuchaj, jesteśmy, dzięki nam ten kraj, w którym mieszkamy, jest fajniejszy, bogatszy, bardziej bogatszy kulturowo, bo my coś wnosimy, swoją kulturę, swoją wiedzę, swoją pracę, swoją energię tutaj. A tego właśnie mi brakuje w Niemczech. Raczej tutaj zauważyłem coś takiego, że wszyscy na ogół, jak tutaj przyjeżdżają, to starają się, tylko byle nikt nie zauważył, że jestem z Polski, bo jeśli ktoś zauważy, to od razu się będę czuł gorszy, albo no jakieś tego typu kompleksy właśnie widzę. Zobaczymy, ile nas jest. Ja bym chciał zobaczyć i wysądować, czy rzeczywiście to ma sens budowanie jakiegoś szerszego ruchu polonijnego tutaj w Niemczech. Bo tak jak mówię, o ile każdej innej mniejszości turecka, nawet niewielka grecka mniejszość jest bardzo zorganizowana, to właśnie o Polskiej w ogóle nie słychać. Nie słyszałem, żeby jakieś poważniejsze ruchy miały miejsce od strony polskich organizacji czy organizacji polonijnych w Niemczech. No ale zobaczymy. Na pewno tutaj jesteśmy, na pewno jest nas bardzo dużo i na pewno mamy tutaj dużo do przekazania. Mamy też, możemy swoją obecnością ten kraj też wzbogacać, no i to musimy pokazywać, o tym mówić. I też takie funkcje poniekąd ma ta firma, którą zacząłem, bo ja właściwie zawsze jasno mówię, to jest firma emigracyjna, złożona z emigrantów, ludzi, którzy przyjechali tutaj z marzeniami i chcą je realizować. No i to będzie taka druga funkcja tego spotkania. Także wstęp jest wolny, zapraszam bardzo gorąco, to jest naprawdę, jeżeli mieszkacie w Niemczech, to jest przecież szybko, jeżeli mieszkacie w okolicach Monachium, to już w ogóle. Ale tutaj jest no, bardzo łatwo dojechać, wszędzie przecież są autostrady, jeżeli się tam w 5-6 wejdzie w samochód, to, no, to raz, dwa się dojedzie i naprawdę warto się spotkać, wymienić doświadczenia, porozmawiać z ludźmi, czy z człowiekiem, który no, osiągnął niezależność finansową w polskich warunkach i spróbujemy to przełożyć tutaj na ten grunt nasz,
niemiecki. Także nie wiem, kiedy takie następne spotkanie będzie i czy w ogóle będzie, bo potem Sławek ma takie tournée po świecie, ale w Niemczech będzie tylko raz, a na pewno raz w tym roku. No i zobaczymy. No, zapraszam jeszcze raz wszystkich bardzo gorąco i będę się cieszył, że się będziemy mogli spotkać w tym Monachium. Pozdrawiam i do usłyszenia. Bye bye.